Witajcie drodzy kochani, wiele osób mnie się pyta, jak mogę awansować duchowo, w jaki sposób mogę wznosić moją własną wibrację. To właśnie tłumaczę w tym momencie, bo mam wiele pytań na ten temat i chciałbym po prostu wyjaśnić. A więc tak, jeżeli chcemy wznieść własną wibrację, musimy zadbać o własne ciało, czyli być wegetarianinem, nie zabijać zwierząt, nie źle życzyć nikomu, życzyć każdej żywej istocie dobrze, nie zabijać zwierząt, nawet insektów. Przez wegetarianizm, przez noszenie kamieni wysokowibracyjnych typu czaroid, typu mołdawit, typu opal somalijski, możemy, drodzy kochani, wznieść również naszą wibrację. Osoby, które jedzą mięso, niestety ich wibracja jest zaburzona, zaniżona, będą brutalami, ponieważ ta brutalność już w mięsie jest zakodowana substancjami, które to mięso zawiera. No i niestety wibracja osoby, która jej mięso po prostu będzie na niskich poziomach. Jeżeli chcecie rzeczywiście wiodze awansować, chcecie dojść do realizacji duchowej, polecam przestrzegać diety wegetariańskiej. Jest dużo owoców, jest dużo warzyw, dzięki którym możecie po prostu wznieść własną wibrację na wyższy poziom. Nie polecam ziemniaków, ponieważ ziemniaki mają krochmal, jakby no, nie są dobre na jelita. Również osoba, która je ziemniaki, jest łatwo taką osobą kontrolować, dlatego rządy poszczególnych państw promują ziemniaki w różnych Donaldach, nie Donaldach i burgerach i tak dalej. Ale ja po prostu od siebie, drodzy kochani, nie polecam ziemniaków, ponieważ one jakby zamulają naszą świadomość, tracimy pamięć właśnie przez ziemniaki. Drodzy kochani, możecie jeść innego rodzaju warzywa, studiujcie, czy dynia jest dobra. Ja polecam na przykład dynię, polecam kaszę, pęczak, która również jest bardzo zdrowa. Nasi przodkowie odżywiali się właśnie kaszą i również pewnymi innymi rzeczami, jak szpinak i tak dalej. Także takie rzeczy, które są rzeczywiście zdrowe, możecie stosować w waszym życiu. Takie owoce, które rzeczywiście, jak pomarańcza, banany, które po prostu są owocami moim zdaniem zdrowymi. Każdy ma swoje zdanie na temat owoców. Ja akurat wiem, że czy ananas, czy pomarańcze, czy mango, który zawiera dużo witamin, są to owoce zdrowe. Najlepiej, drodzy kochani, jeść owoce świeże, nie mrożone, ponieważ jeżeli jest jakieś warzywo czy owoc mrożone, to już nie zachowuje tej prany, tej energii ci. Traci dużo na tym, że jest po prostu zmrożone. Także ja polecam wszystkie warzywa i owoce, żeby były świeże. I z takich owoców można przyrządzać potrawy, z takich owoców można przyrządzać sałatki, również polecam orzechy różnego typu, ale nie orzeszki ziemne, ponieważ szkodzą na jelita. Także orzeszki ziemne, drodzy kochani, musicie zwrócić uwagę, że są szkodliwe na jelita, są promowane w wielu sklepach wielopowierzchniowych. Także polecam orzechy włoskie, które są dobre na serce, polecam orzech laskowy, który jest dobry na korę mózgową. Te makadamia również jest dobra, także te orzechy właśnie polecam. Na marginesie chciałem skomentować, że moja firma Energy Aron promuje aronit mineralny, bardzo zdrowy. Możecie go zakupić na linku pod YouTube'em. Ja od siebie się żegnam tutaj z Teneryfy i do widzenia.